Dzień dobry, Anna Karna i Adam Malecki na łączach internetowych. Kłaniamy się w kulturalnych.pl. Dziś zaprosimy Państwa na Polin Music Festival. Spotkamy się z Tomkiem Makowieckim, by porozmawiać o jego najnowszej płycie pod tytułem Bailando, a już za chwilę przeniesiemy się do Teatru Polonia na zupełnie niezwykłe spotkanie. Adam, a Ty dziś z kim porozmawiasz? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Aniu. Dzisiaj przeniesiemy się do Chicago, by spotkać się ze wspaniałą Grażyną Augustik. Światowej sławy wokalistka jazzowa zaprosi na 8. edycję festiwalu Chopin in the City. Do Brna, Berlina, Zurychu i do Gdańska będzie zapraszał za to światowej sławy śpiewak, bas, baryton Tomasz Konieczny. Zapraszamy bardzo serdecznie. Już 22 lutego w Teatrze Polonia odbędzie się premiera geniusza Tadeusza Słobodzianka. W roli głównej jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, reżyser, pisarz, scenarzysta, pedagog, pan Jerzy Sztur. Dzień dobry. Dziękuję za rekomendację. Geniusz to historia spotkania Stanisławskiego ze Stalinem. Wyimaginowanym. Bo tak nie było, ale mogło się zdarzyć. Zanim o tej historii, chcę pana zapytać o samego Stanisławskiego, który był wielką postacią rosyjskiego teatru, ale jego idee także miały wpływ na światowy teatr. A u podstawą jego metody było przeżywanie. Aktor miał żyć postacią, a nie być sobą. Czy to jest bliskie panu aktorstwa? Jeszcze inaczej bym na to powiedział, że dla mnie w życiu moim, artystycznym, ten aspekt etyczny był o wiele ważniejszy dla mnie u Stanisławskiego niż metoda, niż rozwiązania sceniczne. Ale etyka tak. A na czym polegała ta etyka? Mieć w sobie teatr, a nie siebie w teatrze. Całe życie właśnie wokół Stanisławskiego to była służba teatrowi, a nie ekshibicjonizm prywatny, jak w XIX wieku. Prawda? Także to dla mnie było zawsze najważniejsze, że służyć. Czy taki intymny kontakt z widzem, taki wręcz intensywny. Tak, intensywny, odzierający emocjonalnie aktora. Czy kiedykolwiek stał pan przed widzami i trochę czuł się jak nagi? Oczywiście, proszę bardzo, Zbrodnia i kara. Zbrodnia i kara, proszę pani, tu się kończyła scena. Tu siedziała pani, a ja grałem do pani. Całym sobą, bebechami, wszystkim. Nie wierzę panu. Jak mi nie wierzy? No przecież to jest jakaś monomania, no! Nie wierzysz mi! Tak? Nie wierzysz! To ja ci mówię, tyś mi już uwierzył na ćwierć łokcia, a ja tak dokonam, że mi uwierzysz na cały łokieć, bo cię lubię, rozumiesz? I szczerze pragnę twojego dobra. Jeszcze raz ci powtarzam. Dzwonki. Przecież taki klejnocik. Taki cacany fakcik. Ja ci daję do ręki. Ja, sędzia śledczy. I co to dla ciebie nic nie znaczy? Pan stracił trzeźwy osąd. Nic pan nie widzi. Pan kłamie. Nie wiem w jakim celu, ale pan kłamie. To wszystko kłamie. Nie mogę się mylić. Pan poprzednio mówił kłamie. W zupełnie odwrotnym znaczeniu. Kłamie? To jakimże sposobem ja, sędzia śledczy, tak się zabieram do rzeczy, że ci sufleruję. Podpowiadam sposób obrony. Choroba maligna. Doznane krzywdy. Dobrze. To niech pan mówi, czy pan mnie bezapelacyjnie uważa za wolnego od podejrzeń. Proszę, mów pan, Porfiry Piotrowiczu, stanowczo i ostatecznie. I to zaraz... Cicho, bądź! Wróćmy do geniusza. Jaka to jest opowieść zatem? Bo czasy, o których mówi, dla artystów były straszne. Mamy 20 grudnia 1900...
1937 roku. No tak, jest to pewien rodzaj gry między Stalinem a Stanisławskim. Jest to pewna walka, bardzo grzeczna, bardzo przyjemna, a jednak pod spodem są te ciemne struny. No i nic by nie było, bo Stanisławski nic od niego nie chce, ale kiedy już trzeba kolegów wyciągnąć z ciężkich kazamatów Bułhakowa, Erdmana, Meyerholda, to jest to sedno. Ach, Stalin prowadzi perwersyjną grę, że niby tak, że proszę bardzo, że nie ten. Jeszcze jest ten wątek krytyka. Okropnego. Strasznie skompromitowany w tej sztuce. W czasie tego spotkania Stanisławski opowiada Stalinowi o metodzie działań fizycznych. I to też jest metoda chyba właśnie wzięta ze Stanisławskiego. Na czym ta metoda polegała? Mówiła, na ile ciało może nas zdradzić. Prawda? Albo też nie. To jest o tym, żeby rozpoznać po interlokutorze i jego stan prawdziwy. To jest sprawa fantastyczna. Mroczna sprawa. Współczesna. W stylu naszego stulecia. Kiedy się ludzkie serce zmąciło. Kiedy się szermuje hasłem, że krew odświeża. Kiedy się głosi życie ułatwione. Przecież my tutaj mamy książkowe rojenia. Mamy serce rozjątrzone teorią. Widoczne jest tutaj zdecydowanie się na pierwszy krok. Ale zdecydowanie szczególnego autoramentu, wie pan, tak człowiek się zdecydował, ale tak... Jakby runął z wysokiej góry. Jakby nie na własnych nogach. No przecież on zapomniał zamknąć drzwi za sobą. A zabił. Po ponad pół wieczu pracy zawodowej jako aktor, reżyser, ale także jako pedagog, ten spektakl traktuje pan jako pewnego rodzaju podsumowanie. Tak, cieszy mnie to, że to jest... podsumowanie też trochę moich doświadczeń pedagogicznych. Tak jak tam mówię gdzieś w tekście, że wykształciłem setki aktorów i wykształcam jeszcze miliony, jak już mnie nie będzie na świecie. Mhm. Prawda? Mnie to bardzo blisko dotyka, bo uczyłem Stanisławskiego na całym świecie. Mhm. Przeważnie tak było. No rzadko bywało, że jakaś szkoła, jakiś uniwersytet zwrócił się do mnie, żebym sobie wybrał sam. No to ja od razu Gombrowicz, prawda, i Witkacy i tak dalej. Ale przeważnie chcieli Stanisławskiego. A co pana tak porywa w Gombrowiczu i Witkacym? Absurd. Po prostu metafizyka. Kto panu partneruje na scenie? Mam pana braciaka. Bardzo jestem zadowolony. Bo właściwie taki był Stalin. On był niski, niewyraźny. Z panem Gawkowskim też bardzo dobrze, z Łukaszem. Fajny zespół. Ten spektakl już 22 lutego, ale
powiedział pan kiedyś, że gdyby mógł swoje życie przeżyć jeszcze raz, to nie byłby pan aktorem, to byłby pan pisarzem. Może pan rozwinąć tę myśl? Dzisiaj też to twierdzę. Mm-hmm. Bo to jest największa wolność, wie pani. A dziś pan pisze? Tak, skończyłem książkę. To jest dalszy ciąg mojego pamiętnika. Mm-hmm. Zaczyna się w zeszłym roku i kończy się w tym roku. Na ten pamiętnik czekamy. To tak? Myśli pani? Bardzo. Myślę, że wielu bardzo czeka. No to jest taka książeczka, gdzie dość szczerze opowiadam w całym moim czasie ostatniego roku. To był wielki zaszczyt i wielka przyjemność móc się z panem spotkać tuż przed premierą. Mnie bardzo, bardzo dziękuję. Miło. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. 22 lutego w Teatrze Polonia premiera Geniusza w reżyserii Jerzego Sztura. Zapraszamy państwa na spektakle. A w kulturalnych.pl jest z nami światowej sławy polski bas-baryton, wybitny, rozpoznawalny na świecie śpiewak wagnerowski Tomasz Konieczny. Dzień dobry, panie Tomaszu. Witam pana redaktora i witam państwa bardzo serdecznie. Panie Tomaszu, czas w przypadku tak wziętych śpiewaków jak pan jest na wagę złota. Po prostu tego czasu jest mało. Coraz mniej czasu też pozostało do 21 lutego, kiedy to w Operze Bałtyckiej odbędzie się premiera Latającego Holendra, opery Ryszarda Wagnera. Jakie miejsce w pana osobistym rankingu zajmuje rola Holendra Tułacza? Holender jest bardzo ważną partią w moim życiu oczywiście. Śpiewałem tego Holendra w Metropolitan Opera, w Lyric Opera w Chicago, Bayerische Staatsoper München. Będę śpiewał w Wiedniu, będę śpiewał w wielu innych miejscach. Miałem śpiewać w Bayreuth, ale okazało się, że jednak zwyciężył Wotan. Zaangażowano mnie do Wotana, także nie śpiewam tego Holendra w Bayreuth. No jest to bardzo ważna rola. Powiedziałbym, że jest to druga najważniejsza rola w moim życiu po Wotanie w Walkirii oczywiście. Mit dem die Welt zusammenkracht. W przewodniku operowym Józefa Kańskiego czytamy: gdziekolwiek otworzysz tę partyturę, wiatr smaga cię w twarz. Zresztą Wagner na własnej skórze poznał, co to znaczy być rozbitkiem, kiedy statek, którym płynął, roztrzaskał się o skały. Czuć w tkance tej opery te osobiste doświadczenia Wagnera? Jest to opera niezwykle romantyczna. To jest jedna z najbardziej romantycznych oper Ryszarda Wagnera. Opera, która rzeczywiście w swojej formie muzycznej zawiera te wszystkie, można powiedzieć, onomatopeje, te wszystkie odgłosy morza, odgłosy wiatru, burzy. Jest to napisane w sposób mistrzowski oczywiście przez Wagnera i atmosfera, która tam jest oddana, jest naprawdę niezwykła. No i oczywiście jest to wspaniała opera, opera, którą wykonuje się stosunkowo często jak na Wagnera. Jest łatwiej obsadzić i wykonać czy Złotorenu, czy właśnie Holendra, ponieważ to są te krótsze opery. No ale nie należy tego niedoceniać. To wymaga bardzo dobrego chóru, bardzo dobrej orkiestry również, bardzo dobrego dyrygenta, no i oczywiście protagoniści, czyli te cztery główne partie, które tam są najważniejsze, to jest Holender, Senta, Dalant i Eryk, one muszą być obsadzone rzeczywiście śpiewakami, którzy mają materiał głosowy, który pozwala na wykonanie tego utworu. Ludwig,
Czy powiedziałby pan o sobie, że jest takim tułaczem? Bo przecież zawód śpiewaka nosi znamiona takiego tułaczego życia. Moje życie rzeczywiście w ostatnim czasie bardzo przypomina taką tułaczkę, aczkolwiek ja to lubię, więc to nie jest dla mnie jakaś ofiara, to jest coś, do czego ja dążyłem w zasadzie całe życie, żeby właśnie dużo podróżować, żeby dużo występować, spotykać się coraz to z nowymi wyzwaniami. I myślę, że to są takie dobre lata w tej chwili, najlepsze lata w moim życiu, gdzie ja zbieram żniwo tego, co przygotowywałem przez wiele, wiele lat. Moja praca jest moją pasją, to jest moje życie, mogę śmiało powiedzieć, za Stanisławskim, moje życie w sztuce. Jestem po prostu artystą, kocham teatr. Ten teatr jest bardzo ważną częścią mojego życia i cieszę się, że mogę spełniać swoje marzenia, które miałem jako młody człowiek, żeby właśnie obcować coraz to z różną publicznością i realizować tę swoją pasję. Premiera 21 lutego, kolejne spektakle 23 i 24 lutego. Zapraszamy oczywiście do Opery Bałtyckiej. No i w to muzyczne przedsięwzięcie zaangażowała się światowa czołówka cenionych realizatorów oraz artystów. Kto panu towarzyszy w tej muzycznej przygodzie? To jest ciekawa propozycja i ciekawa produkcja. Proszę mieć na uwadze, że jest to produkcja, która została przeniesiona z Opery Leśnej w Sopocie. To, co jest ciekawym w tym całym przeniesieniu, w tej całej historii, to, że my angażujemy w tej chwili do tych głównych ról kolegów, którzy podczas tej prapremiery tej koncepcji Holendra w Operze Leśnej kawerowali, czyli byli jakby dublerami tych głównych ról. Ja bardzo się cieszę, że to jest możliwe. To jest również jedna z moich pasji, żeby wspierać młodych ludzi. I rzeczywiście to są wspaniali ludzie. Po prostu pokazujemy, że nie tylko stare dziady mogą śpiewać te wagnerowskie partie, tylko są to partie, które doskonale nadają się również dla młodszych kolegów, pod warunkiem, że zgadza się wszystko, jeżeli chodzi o głos. Czyli że to są głosy, które rzeczywiście nadają się do śpiewania muzyki Wagnera. Brzmi pięknie. Będzie Gdańsk, Brno, później Berlin i Zurych w kolejnych wagnerowskich inscenizacjach, czyli Wagner pana nie opuszcza. Tak, no ten Wagner jest oczywiście stałym punktem w tej chwili w moim życiorysie. Rzeczywiście zaraz po tym Holendrze w Operze Bałtyckiej jadę do Berlina, tam będę śpiewał wznowienie Pierścienia Nibelunga w Staatsoper w Berlinie. Od 18 marca. Od 18 marca, dokładnie. Natomiast potem jadę zaśpiewać Pierścień Nibelunga do Zurychu w produkcji, którą sam wraz ze świetnym reżyserem Andreasem Homokim kształtowałem, mogę powiedzieć, bo premiery już są za nami. W tej chwili będziemy wykonywali te repryzy, czyli te powtórzenia całego Pierścienia Nibelunga. No a potem jestem w Bayreuth. Niestety Borys Godunow, który był planowany w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, nie będzie miał miejsca. Mamy stan wojny, taka była deklaracja teatru, ja bardzo żałuję, ale muszę państwu powiedzieć, że Borysa zaśpiewam, nie wolno mi mówić gdzie, za półtora roku takie wydarzenie będzie miało miejsce, już teraz mogę natomiast zaprosić i do śledzenia informacji na ten temat, one się prawdopodobnie niebawem ukażą, gdzie ten Borys Godunow będzie, do zobaczenia. Wszelkie informacje znajdą państwo na stronie internetowej Tomasza Koniecznego. Tam wszystko jest aktualizowane, można śledzić artystyczne poczynania naszego, co tam latającego Holendra. Latającego Polaka, wielkiego śpiewaka. Bardzo dziękujemy panie Tomaszu. Dziękuję serdecznie za miłą rozmowę i życzę państwu wspaniałych wieczorów operowych. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia. Na kontynentach w tempie odbłysku raz na kontynentach w bieli Alp w cieniu I'm
świat składa się z prób i błędów. Znowu podpowiesz mi, jak nie mieć nic oprócz ciebie. Zanim ustalą, że świat to tragedia, nie piękno. Ho, ho. Znowu podpowiesz mi, jak nie mieć nic tylko ciebie. A ze mną Tomek Makowiecki. Witam cię serdecznie. Cześć, dzień dobry. I chociaż w tej przepięknej piosence śpiewasz, że nie ma nas, to ty i twoja płyta wreszcie jesteście. Bardzo się z tego cieszę. Po 10 latach od Moizmu, czyli twojego poprzedniego albumu, no to jest trochę czasu i myślę sobie, że dziś jesteś pewnie i innym człowiekiem i trochę inaczej myślisz o muzyce. Co w tym czasie było dla ciebie ważne i co znalazło się na tym albumie? Tak, minęła dekada od ostatniej płyty i ta płyta jest w sumie takim zbiorem moich przeżyć przez te ostatnie 10 lat. Moje postrzeganie muzyki za bardzo przez ten czas się nie zmieniło. Ja jestem cały czas takim muzykiem poszukującym i mam nadzieję, że te poszukiwania w moim przypadku nigdy nie dobiegną końca. Z braku sił wskutek kłamstw. Na na pewno jestem innym człowiekiem, trochę. Aczkolwiek to Bailando jest dla mnie, ja tak tłumaczę tę płytę, taki opis kuratorski sobie zrobiłem, że jest to taka tęsknota za chwilą, za byciem tu i teraz. I to są takie momenty w życiu, których myślę, że na co dzień nam brakuje. Bo wpadamy w jakieś schematy po prostu i codzienne obowiązki. Więc tak, ta płyta jest takim zatrzymaniem czasu trochę. W oczach i w uścisku rąk czuję to bardziej niż zwykle. To, co się zdarzyło raz, żyje w nas bardziej niż zwykle.
W oczach, w uścisku rąk czuję to bardziej niż zwykle. To, co się zdarzyło raz, żyje w nas bardziej niż zwykle. Wydorośleliśmy w noc, w jedną noc. Uniwersalność tego utworu polega na tym, że można to interpretować, właściwie każdy może to przylepić do siebie, do swoich doświadczeń i do swojego życia. I zastanawiam się, czy zdarzają ci się takie momenty, że ktoś podchodzi do ciebie na koncercie i mówi: Tomek, ty śpiewasz o mnie. Zdarzają się takie momenty i myślę, że trudne jest uchwycenie takiej uniwersalności faktycznie, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie w tekście. I fajnie, że... Tak, ja to słyszę bardzo często. Bardzo często od słuchaczy i od odbiorców, że oni się utożsamiają z tym materiałem i że wielokrotnie nawet komuś pomogłem tym. Jest to dla mnie jakaś abstrakcja tak naprawdę i niesamowite, że ludzie to tak odbierają. Więc jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Pomimo tego, że ta płyta faktycznie gdzieś tam opowiada o moich historiach, to uważam, że każdy może tam znaleźć cząstkę siebie. Ja się cieszę z tego powodu tak naprawdę i jest to dla mnie ogromny komplement. Słyszę też takie głosy, że potrafię zatrzymać czas. A ta płyta była jakimś lekiem dla ciebie na rzeczywistość, na świat? Nawet nie ta płyta, dla mnie w ogóle muzyka jest takim lekiem i formą medytacji. Tworzenie muzyki jest dla mnie formą medytacji faktycznie, gdzie koncertowanie jest dla mnie też formą medytacji i takim oczyszczeniem. Ja po każdym koncercie mam takie poczucie lekkości, że dla mnie zagranie koncertu jest jak pójście do dobrego psychologa. Wiem, że trasę masz zaplanowaną, gdzie, kiedy i o której. Tak, ruszamy z trasą dokładnie od 12 kwietnia. Zaczynamy od Gdańska, mojego kochanego, w Teatrze Szekspirowskim. Piękne miejsce. Tak, przy okazji showcase'u See You. Potem jedziemy do Szczecina, Poznania. I możecie Państwo sobie sprawdzić na moich social mediach, w Facebooku, Instagramie. Trasa jest już ogłoszona, więc bardzo Was serdecznie zapraszam na Bajlando w Polsce. Bajlando od wczoraj w sklepach muzycznych. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. A my polecamy Państwu płytę.
Andrzej Ciepliński, jeden z artystów tegorocznego 6. Polin Music Festival, zagrał dla Państwa kilka taktów koncertu otwarcia, który już niebawem. A o tej 6. edycji rozmawiać będę z Kajetanem Prochyrą, kuratorem sceny muzycznej Muzeum Polin. Dzień dobry. Dzień dobry. I z samym artystą Witem Cię, Andrzeju. Dzień dobry. Ta 6. edycja rozpocznie się już 22 lutego. Powiedzmy może, czym dzisiaj jest muzyka żydowska? Wydaje mi się, że to są co najmniej dwa obszary. To znaczy jeden to jest takie pierwsze skojarzenia, które przychodzą nam do głowy. I one są często takie dość oczywiste z tych najpopularniejszych tekstów kultury. Jakiś skrzypek na dachu, jakieś wyobrażenie właśnie żydowskiego grajka, charakterystyczna skala i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co my staramy się pokazać na Polin Music Festivalu i wydaje mi się, że podczas tej edycji to jest szczególnie widoczne, to znaczy to, że kultura żydowska, że muzyka żydowska to nie jest zamknięty rozdział. My nie patrzymy smutni na coś, co wydarzyło się, co zostało przerwane i możemy tylko w tych strzępkach przebierać, tylko zapraszamy współczesnych wykonawców, współczesnych kompozytorów do tego, żeby oni nam w gruncie rzeczy opowiedzieli o sobie. I tak jest właśnie z tym utworem, którego fragment usłyszeliśmy przed chwilą. To jest część koncertu klarnetowego Tfiles, który napisał na nasze zamówienie i za tydzień usłyszymy go po raz pierwszy. Koncert klarnetowy Alexa Weisera. Alex Weiser to jest kompozytor, który mieszka w Nowym Jorku, który jest mniej więcej w naszym wieku i pieśni jego, które też usłyszymy na festiwalu, które zostały w finale konkursu Pulitzera wyróżnione, no to jest też taka opowieść o tym, że bierze się jakąś frazę, którą się usłyszało w domu, bo gdzieś babcia ma parę zwrotów z języka jidysz i wciąż one gdzieś funkcjonują. I nagle odkrywa się, że to jest cały świat i że właśnie, że w tym języku, w którym babcia coś wtrącała, pisano erotyki albo pisano wiersze takie, jak pisała Kadia Molodowska. I w ogóle Tfiles to znaczy modlitwa i w ogóle temat modlitw specyficznych, dlatego że modlitw świeckich. I pokazujemy tę muzykę w bardzo różnych odcieniach, ale o tym pewnie będziemy mówić za chwilę. Modlę się, nie wiem jeszcze do kogo, nie wiem jeszcze dlaczego. Modlę się na cichej polanie, w chaosie ulicy, wraz z wiatrem, które muska mi wargi. To są właśnie słowa wiersza modlitwa Kadii Molodowskiej, który stał się inspiracją do tego koncertu, o którym mówiłeś. I teraz ten wiersz zamieni się w muzykę. I tak jak koncert ma trzy części, tak ten wiersz ma trzy części. I tak Andrzej będzie nam ten wiersz na klarnecie śpiewał. Kilka słów, Andrzeju, o tobie. Jesteś laureatem wielu konkursów klarnetowych. Jako reprezentant Polskiego Radia zdobyłeś tytuł The New Talent of the Year na Międzynarodowym Forum Młodych Wykonawców w Bratysławie. Za swoją płytę debiutancką zostałeś nominowany do Fryderyka 2023. Powiedz proszę z twojej perspektywy o modlitwie, bo taki tytuł ma ten koncert. Co ja mogę opowiedzieć o modlitwie? Wydaje mi się, że klarnet, od tego bym zaczął, jest idealnym instrumentem do opowiedzenia tego, co Kadia miała na myśli. Jest to instrument, który nie wibruje. Myślę też, że w jej modlitwach słychać tęsknotę, próbę pogodzenia się ze śmiercią, szukania jakiejś, jest to moja interpretacja, szukania jakiegoś ukojenia. I wydaje mi się, że klarnet ma takie ciepłe brzmienie. Też, jak wspominałem, nie wibruje i ciężko się schować za jakimiś niedoskonałościami. Wydaje mi się, że po prostu fraza musi być bardzo przemyślana i dźwięk klarnetu idealnie oddaje ten patos tych wierszy. Jesteś wnukiem legendarnego polskiego puzonisty Juliusza Pietrachowicza. Współpracujesz z kompozytorami, angażując się w tworzenie nowej literatury klarnetowej. Czy podążasz drogą dziadka? Myślę, że gdybym podążał jeden do jednego, jestem skazany na porażkę, dlatego że mój dziadek był naprawdę legendą i żył też w innych czasach. I ilość kompozycji, które dla niego powstały, chociażby myślę, że najbardziej znany jest koncert Serockiego, który jest grany przez wszystkich puzonistów na całym świecie, nie tylko właśnie w Polsce. No w jaki sposób chciałbym podążać tą drogą? Może nie naśladując, ale starać się o nowy repertuar,
Tak chociażby jak tutaj jest w przypadku tego koncertu, bo jest to zupełnie inna praca nad koncertem, bo w tym momencie jest bardzo łatwe połączenie z Nowym Jorkiem. Mm-hmm. Mówię o internetowym i w razie wątpliwości dzwonię do kompozytora i ustalamy pewne szczegóły, co w przypadku Mozarta na przykład jest już raczej niemożliwe. A tu myślę, że jestem w stanie oddać stuprocentową prawdę, którą kompozytor jakby zawarł w utworze, a też dzięki swojemu jakiemuś doświadczeniu czasami staram się go trochę też nagiąć pod swój smak muzyczny, gust i czasami dochodzi do takiej wymiany przyjacielskiej zdań i szukamy jakiegoś wspólnego wyjścia z sytuacji. Na przykład tego, że Alex nie wziął pod uwagę, że Andrzej musi wziąć wdech kiedyś. Ale to chyba myślę, że wielu kompozytorów piszących na instrumenty dęte, tak. to, że artysta musi oddech wziąć, to jest drugorzędna kwestia. Tak. Tak. Czasami się zdarza, że na przykład słuchaj, stary, ale fajnie by było, gdybym mógł gdzieś pooddychać. A gdzie byś chciał? No bo tak nie na przykład raz na stronę, tylko na przykład... nieco minutę, nie? To nie chodzi o oddech, o przerwę, tylko o wdech, żeby móc dalej grać. Tak, bo niestety zasilani jesteśmy powietrzem w tym przypadku. Nie, no mówię, to było raptem dwie, trzy frazy. My mamy sztuczki, żeby tego uniknąć, tego niepotrzebnego oddechu ratującego życie, ale kwestia kompromisu. K1, proszę powiedz, bo to są 4 festiwalowe dni. Co jeszcze czeka słuchaczy i widzów? Zaczynamy naszym kameralnym koncertem właśnie polską i europejską chyba premierą pieśni Alexa Weisera All the Days Were Purple. To jest właśnie ten cykl utworów, który znalazł się w finale konkursu Pulitzera, gdzie bliżej możemy poznać język kompozytora, który w pełnej krasie rozbrzmi w piątek podczas naszego koncertu tutaj na tej scenie, koncertu z Orkiestrą Polskiego Radia pod batutą Michała Klauzy. I Andrzej wykona utwór Alexa, Ania Karpowicz będzie solistką w utworze Leonarda Bernsteina, a Mackenzie Melemet zasiądzie przy fortepianie, aby po raz pierwszy w Polsce rozbrzmiał koncert fortepianowy Avnera Dormana. To jest piątek. W sobotę to będzie taki koncert doświadczenie, dlatego że na scenie spotka się kwartet perkusyjny. Ta scena będzie pełna instrumentów, dlatego że kwartet perkusyjny to nie będą 4 bębenki albo 4 nawet zestawy perkusyjne, tylko marimby, ksylofony, glockenspiele, elektronika, bardzo dużo gratów, jak to mówimy. A do tego będzie 2 tancerzy tańca ulicznego i to wszystko nazywa się Metamorfozy. Zabrzmi tam muzyka Filipa Glassa z jednej strony, Tyondaya Braxtona i Jay Lynn. I to będzie taka opowieść, która też jest gdzieś bliska w ogóle filozofii tego festiwalu, to znaczy o tym, jak wpływamy na siebie, to znaczy jak kompozytor wpływa, trochę to o czym mówiłeś, na wykonawcę, jak choreograf wpływa na tancerzy, także w takim bardzo fizycznym wymiarze energii i jak muzyka wpływa na taniec. Będzie też dość ciemno, będzie bardzo fajnie. A w niedzielę powrót na scenę po 30-40 latach. Opera Zbigniewa Rudzińskiego pod tytułem Manekiny. To jest utwór inspirowany sklepami cynamonowymi Brunona Schulza, dokładniej traktatem o manekinach. A to, o czym ona opowiada i cały ten traktat o manekinach, znowu gdzieś wydaje się, nie chcę użyć strasznego słowa, relewantny, ale odpowiada temu, czym się teraz zajmujemy. Tam Schulz pisze, że do każdego gestu będziemy mieć manekina. I tak jak my właściwie do każdego gestu, każdej czynności mamy czy jakieś urządzenie, czy jakąś aplikację, czy jakieś coś. Ta rzeczywistość się bardzo nam rozszerza, niekoniecznie nas uwalniając. No i zobaczmy, co powie nam Schulz, co powie nam Rudziński, co powie nam Kamila Siwińska o współczesnych manekinach. Sięgając do historii, opowiadacie o nas dzisiaj. Tak, mam nadzieję. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Dzięki i do zobaczenia. Zapraszamy państwa na 6. Polin Music Festival, który odbędzie się już za tydzień tutaj na scenie Muzeum Polin. W kulturalnych.pl przenosimy się teraz do Chicago, gdzie jest znakomita polska wokalistka światowego formatu, gwiazda jazzu, piosenkarka, kompozytorka, aranżerka i producentka
wspaniała promotorka polskiej muzyki i polskiej kultury, jedyna w swoim rodzaju, Grażyna Augustik. Pani Grażyno, dzień dobry. Witam serdecznie. Dzisiaj, pani Grażyno, będziemy świętować pani 30-lecie w Chicago od 1994 roku, czyli od 30 lat mieszka pani w tym mieście. Za co szczególnie pani pokochała Chicago? Bardzo piękne miasto, przepiękne. Moje najbardziej ulubione w Stanach i myślę, że jedno z ważniejszych, oczywiście dlatego, że tu mieszkam, na świecie. Jedno z największych polskich miast, jak często mówi się o Chicago. Czy ta polska obecność jest odczuwalna dla pani podczas koncertów, choćby w kultowym Green Mill, gdzie pani regularnie występuje? Czy Polacy towarzyszą pani w tej muzycznej przygodzie? Polacy mnie nie opuszczają. Polacy przychodzą wszędzie, gdzie gram, na świecie czy w Chicago i uważam, że jest to jedna z najfajniejszych publiczności. Koncert dla nich jest specjalną okazją do wyjścia, ale to jest uroczystość i traktują muzykę, każdą muzykę bardzo specjalnie i za to im zawsze dziękuję. Green Mill to miejsce, gdzie pani wystąpi 24 lutego w ramach 8 edycji festiwalu Chopin in the City. Grażyna Augustik presents Chopin in the City. Co zabrzmi tego wieczoru? Ja zagram dużo utworów z mojej nowej płyty, ale nigdy nie zabraknie tam muzyki Chopina. Zawsze któryś z setów, bo tam się gra dość długo, tam się gra 3 godziny, 3 razy po godzinie, więc w każdym secie nie zabraknie na pewno akcentu chopinowskiego lub też jakiegoś utworu z mojego repertuaru z muzyki polskiej. To jest dla mnie bardzo ważny festiwal, który wymyśliłam, mając nadzieję, że przybliży on jakby sylwetkę nie tylko muzyki Chopina, ale też jakby sylwetki twórców polskich. To nie jest festiwal klasyczny, to jest festiwal, który zawiera jakby wszystkie gatunki sztuki, od muzyki przez sztukę wizualną, film dokumentalny, czy też taniec. Każdy z poszczególnych właściwie wykonawców ma obowiązek zaprezentować przynajmniej 1 lub 2 utwory muzyki Chopina w swoim stylu. Chopin w Chicago chyba dobrze by się czuł, prawda? Ja myślę, że tak, bo to jest jazzowe miasto, więc on był jazzowym muzykiem, więc myślę, że spokojnie by się tu odnalazł. To jest bardzo ciepłe miasto, gdzie ludzie pozdrawiają się, nie znając nawet, więc to jest może trochę nietypowo w porównaniu z na przykład, no ja z moich doświadczeń, z, na przykład z Nowym Jorkiem, jak tam ludzie są zamyśleni, zatopieni w swoim życiu i jakby nie zauważają ludzi obok. Chicago jest trochę inne. I myślę, że Chopin absolutnie by się odnalazł tutaj na salonach. 8. edycja festiwalu rozpocznie się 22 lutego i potrwa do 25 lutego, choć 1 marca wystąpi pani w urodziny Fryderyka Chopina. Pani Grażyno, proszę nam przybliżyć, co się wydarzy, kto zagra. 22 lutego jest otwarcie festiwalu, tradycyjnie w przepięknym gmachu konsulatu polskiego. Na otwarcie festiwalu mam fenomenalnych 2 pianistów. Jeden jest pochodzenia polskiego, urodził się w Chicago, ale czuje się Polakiem. Nazywa się Bazyl Siwek, 19 lat ma chyba dzisiaj. Studiuje w Manhattan School of Music. Studiuje pianistykę, ale również studiuje kompozycję. Jest już bardzo dobrym, młodym kompozytorem. I drugim pianistą tego wieczoru będzie Joshua Moon. Z kolei on studiuje w Juilliard School w Nowym Jorku. Więc obaj są w podobnym wieku, młodzi ludzie. I każdy z nich ma w programie muzykę Chopina. Więc jestem bardzo ciekawa, jak ta interpretacja będzie różna. To jest 1 dnia, 22 lutego, 23 lutego jest fantastyczne trio organowe Chris Forman. Tutaj to jest człowiek, który gra od lat w Chicago. Jego też domem jest też Green Mill i gra na organach Hammonda. Gra w trio z Dave Miller na gitarze i Greg Rockingham na perkusji. To jest w piątek 23-24. Mam 2 koncerty. Mój koncert jest wieczorem w Green Mill, ale rano o 10
mam koncert dla Szkoły Polskiej imienia Fryderyka Chopina. Uwielbiam koncerty dla szkół polskich. Ta szkoła, z nią współpracuje od pierwszego festiwalu. Na tym koncercie zagra nasz fantastyczny Michał Drewnowski. Michał Drewnowski obecnie przebywa w Chicago, uczy na Roosevelt University i mam nadzieję, że zostanie z nami dłużej. To jest genialny pianista i bardzo się cieszę, że będzie mógł zaprezentować się właśnie przed młodymi ludźmi, bo to jest bardzo istotne. Postanowiłam, żeby jeszcze dodać jeden koncert 1 marca, czyli wiemy, że daty urodzin Chopina są ciągle nieokreślone. Nie zdecydowaliśmy się do dziś, czy to jest 22 luty, czy 1 marzec. Także postanowiłam zamknąć taką klamrą i koncertem w Paso. To jest Paderewski Music Academy, która ma przepiękną salę koncertową. Koncertem w moim wykonaniu to będzie Chopin w wydaniu jazzowym z pianistą Benem Lewisem, z którym grałam od wielu, wielu lat, i wiolonczelistą Warrenem Oją. Bardzo dziękujemy pani Grażyno i zapraszamy wszystkich na 8. edycję festiwalu Chopin in the City. Będzie się działo w Chicago. Bardzo państwu dziękuję i do zobaczenia na koncertach. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Na dziś to już wszystko w kulturalnych.pl. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Oczywiście czekamy za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia. In the windows, can you remember the song that we sung, hiding in shadows under the water? Had its childhood. Do you recall hiding in shadows under the water? So that we saw